Witam. Dzisiaj odpowiem na kolejne pytanie z naszej listy. Jaka jest różnica pomiędzy prawdziwym głosem naszego ja, a podszeptami umysłu? Jest ona ogromna i niesamowicie znacząca. Zapewne każdy z Was był w sytuacji, kiedy coś podpowiedziało Wam, żeby czegoś nie robić i posłuchaliście. A potem dużo straciliście przez taką decyzję. Zapewne też wielu z Was było w sytuacji, kiedy coś podpowiedziało Wam, żeby właśnie coś zrobić. I zrobiliście to. A potem żałowaliście tej decyzji, ponieważ jej skutki były niekorzystne. Takie sytuacje są bardzo częste i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ mało kto potrafi odróżnić głos swojego ja od podszeptów umysłu. Większość ludzi ma codziennie sporo obowiązków, o których nieustannie myśli również przed ich wykonaniem. A czas wolny, który mają, przeznaczają na odpoczynek przed telewizorem czy internetem lub na rozmowy z przyjaciółmi, znajomymi. Tak naprawdę osoby te nie przeznaczają nawet odrobiny czasu, aby siebie poznać, aby siebie usłyszeć. Nie ma się więc co dziwić, że w sytuacjach, kiedy należy podjąć decyzję, nie słyszą swojego ja, prawdziwego ja, które zawsze, ale to zawsze podpowie właściwie. Zaufajcie mi, że jesteśmy stworzeni z pełnym pakietem możliwości i jeśli tylko dacie sobie szansę, możecie wspaniale korzystać z możliwości, które się w Was kryją. Abyście mogli usłyszeć siebie, swój głos i zacząć podejmować dobre decyzje, powinniście zadbać o to, aby znaleźć codziennie trochę czasu na praktykę. Praktykę warto zacząć od krótkiej koherencji serca, którą znajdziecie tu na kanale Sekwencji Zmian. Jak już trochę popracujecie z koherencją serca, polecam zacząć również stosować metodę Formuła Quantum Moc Pustki Umysłu, którą również znajdziecie tu na kanale. Linki do wspomnianych technik znajdziecie w opisie pod tym filmem. Pamiętajcie, że bez praktyki, bez pracy nad sobą nie nauczycie się rozróżniać głosu swojego prawdziwego ja od podszeptów umysłu, ponieważ nie potraficie jeszcze wsłuchać się w siebie, rozpoznać przekaz, który płynie z waszego prawdziwego ja i nie pomylić go z przekazem, który płynie z wypełnionego chaosem umysłu. Gdyby było inaczej, nie zadawalibyście sobie pytania, jaka jest między nimi różnica, ponieważ doskonale byście to wiedzieli. Ludzie często ignorują głos swojego prawdziwego ja. Nie słuchają swojej intuicji, ponieważ to, co ona mówi w danej chwili, wydaje im się nielogiczne i nie jest zgodne z ich schematem myślenia. Takie osoby jednak nie wiedzą wszystkiego, nie mają pełnej wiedzy, którą ma ich podświadomość połączona z wyższym ja i dlatego oceniają na podstawie tego, co teraz dostrzegają, albo na podstawie swoich doświadczeń. Wydaje im się, że ten impuls, cichy głos intuicji, mówi same bzdury i głupotą byłoby go posłuchać. A tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. I myślę, że każdy z Was przynajmniej raz miał okazję się o tym przekonać. Dlatego warto postawić na praktykę i nauczyć się słuchać siebie, głosu swojej intuicji, głosu swojego serca. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.